Pani Premier, Panowie Marszałkowie Sejmu i Senatu, Panie i Panowie Ministrowie, Panie i Panowie Parlamentarzyści, Szanowni Delegaci, Drodzy Zaproszeni Goście. Trudno jest mi wypowiedzieć, jak bardzo czujemy się zaszczyceni Państwa obecnością dzisiaj w Przysuszu. Dlatego najserdeczniej jak potrafię witam wszystkich Państwa na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości w Przysuszu. W sposób szczególny witam prezesa Prawa i Sprawiedliwości, pana Jarosława Kaczyńskiego. Naszych przyjaciół politycznych, pana wicepremiera Jarosława Gowina z Polski Razem, i pana ministra Zbigniewa Ziobry z Solidarnej Polski. Szanowni Państwo, ponad 3 lata temu, 25 stycznia 2014 roku, w tym samym miejscu odbyła się konwencja Prawa i Sprawiedliwości podsumowująca wizytę naszych przedstawicieli we wszystkich powiatach w Polsce. Nasi politycy odwiedzili wówczas mniejsze lub większe miejscowości pod hasłem PiS bliżej ludzi, Polska jest jedna. Pan prezes Jarosław Kaczyński mówił wtedy, że wszyscy Polacy, niezależnie od tego, w jakim regionie się urodzili, powinni mieć równe szanse i równe prawa. I że jest to fundamentalna kwestia. I właśnie w oparciu o ten fundament rozpoczęliśmy jako partia ofensywę, która doprowadziła nas do zwycięstw wyborczych i przejęcia odpowiedzialności za Polskę we wszystkich obszarach jej działania. Na tamtej konwencji miałem również honor mówić do Państwa, że w polskiej polityce nadchodzi czas patriotów, nasz czas, i że Polsce potrzebny jest rząd Prawa i Sprawiedliwości. Od tamtej konwencji po wygranych wyborach mamy w polskiej polityce patriotów u władzy. Mamy rząd Prawa i Sprawiedliwości na czele z panią premier Beatą Szydło. Rząd, który, jak pokazują doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy, jest w Polsce po prostu niezbędny. Ten rząd i ta polityczna koalicja osiągają znaczące sukcesy, o których dzisiaj będziemy mówić. Ale te sukcesy są możliwe tylko dlatego, że priorytetem tego rządu jest człowiek, jego godność i jego rozwój. Szanowni Państwo, pragnę dzisiaj, tu w Przysusze, powiedzieć Państwu dziękuję za to wszystko, co zrobiliście dla Polski lokalnej. Szanowni Państwo, i to wszystko, co dobre dla Polski, ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu, ale i oburzeniu większości mieszkańców Polski lokalnej, ale myślę, że nie tylko, dla skompromitowanych sił politycznych w Polsce, takich jak Platforma Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Nowoczesna czy komuniści,
stało się okazją do bezwzględnych ataków na nas i na nasze wartości. Ci ludzie, którzy w sposób podły i wyrafinowany dopuszczają się działań na granicy zdrady narodowej, dowiedli w swojej aktywności ostatnich lat tylko jedno, że najlepiej im wychodzi grabienie i bogacenie się na majątku wspólnym. Ksiądz Józef Tischner pisał w myślach wyszukanych, że homo sovieticus nie zna różnicy między własnym interesem prywatnym a dobrem wspólnym. I o takich ludziach, którzy się skompromitowali i zaprzepaszczają dobro wspólne, myśląc tylko o własnych interesach, pisał, że są gotowi podpalić katedry, byleby se na tym ogniu usmażyć jajecznicę. I szanowni państwo, nie ma nic złego w tym, że ktoś sobie chce usmażyć jajecznicę, szczególnie ktoś głodny. Ale nie może do tego celu podpalać i niszczyć świętości, nie może niszczyć dobra wspólnego, nie może niszczyć narodu. Prawo i sprawiedliwość nigdy na to nie pozwoli. I mam nadzieję, jestem przekonany, że nie pozwoli. Szanowni państwo, jest rzeczą zrozumiałą, że w politykę jest wpisana walka, ale nad walką polityczną jest dobro wspólne, bo jak mawiał świętej pamięci nasz papież, polityka to roztropna troska o dobro wspólne. I Prawo i Sprawiedliwość realizuje politykę tak zdefiniowaną. I Prawo i Sprawiedliwość o taką politykę będzie się biło. I realizując taką politykę, Prawo i Sprawiedliwość kolejny raz zwycięży. Szanowni państwo, witam was jeszcze raz wszystkich serdecznie, życzę owocnych obrad i miłego pobytu w przysuszu.